Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej sycylijskiej kampanii, gdzie straciliśmy Królestwo Sycylii. No, dużo się wydarzyło. Jesteśmy strasznie rozciągnięci. Jesteśmy takim przedmurzem chrześcijaństwa w Afryce, co nie do końca mnie cieszy, powiem szczerze. I jeszcze mam problemy ciągle ze stresem. Nie chciałbym tu jakichś dziwnych cech łapać. No, najprędzej by to na nie pasowało, bo charytatywność do sknerowatej królowej średnio pasuje, ale myślę, że po prostu będziemy walczyć tutaj klasycznymi metodami, jak polowanie chociażby. O nie, jakiś zwierz. Trzeba, czy nie jest dzielna, ale kurde, co powinniśmy zrobić? Jakaś wasalka, czy będziemy... jesteśmy przebaczający, ale nie, myślę, że nie będziemy ryzykować. Zobaczcie, naprawdę jest słaba w walce wręcz. Garbata, no niestety wyszło jak wyszło. Zdarza się. Ile do tej krucjaty? 14 miesięcy. Czyli ja, zanim wybuchnie krucjata, problem innej szybkiej akcji. Czyli przejęcia tego tutaj. Jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Uważam, że przed rozkręceniem się krucjaty na dobre. Czy mogę skorzystać? Nie, bo oni już muszą czekać na krucjatę. Taki ich zasrany obowiązek. Kto dowodzi? O, nasz mąż, który jest całkiem niezły, jeśli chodzi o dowodzenie. Jestem pod wrażeniem. Idziemy na stolicę. Nie powinno... On chyba szybciej zdobywa, chociaż zobaczymy. A, niedobrze. Przybyli sojusznicy i kolejna wojna. Tutaj moglibyśmy to chyba najszybciej skończyć, rozbijając ich. Nie chcę, żeby na nas haka. Wolę to w ten sposób rozegrać. Chociaż, kurde... Tak, wybierzmy... Jeszcze kogo byśmy chcieli popierać na tron. W sumie bez różnicy nam. Powiedzmy jego. Albo jednak stoczmy tą bitwę. Co tam? Nie wiem, gdzie tak... Kolejna wojna się szykuje. Ło, roznieśliśmy ich w perzynę. Tak, ktoś został ranny z naszych. Znaczy, ta druga wojna jest w najgorszym momencie. Nie wiem, dlaczego nas zaatakowali, skoro są słabsi. Trudno, jest jak jest. Dobra. No to prawie egzekucja w tej chwili. I udało się. Mamy zwycięstwo. A co do nich? Jakiś tutaj pomniejszy dziadyga. Nie wiem, co on sobie w ogóle myśli. Pakując się w tą wojnę. I ruszyła krucjata. Czy my do niej dołączymy później? Czy dołączymyśmy już, ale wyruszymy na nią jak... Opanujemy tutaj sytuację z złośliwym sąsiadem. W sumie postawmy trochę na medycynę. To pomoże nam troszkę ze stresem. No dobra. Wydaje się, że bez problemu to załatwimy. Tak też się stało. I nawet sporo odszkodowania. Dobra i... Dobra, bądźmy mili dla papieża. Podbudujmy sobie... relacje. Sorki.
Dobra, teraz do tych ziem. Poszukam jakiegoś krewnego. O, on nawet wydaje się inteligentny. Czyli dostanie od nas... A właśnie, tylko czy wszystko? Może te dwie, co zdobyliśmy teraz, tą jedną sobie na razie zostawimy, żeby mieć komplet prowincji, przynajmniej na jakiś czas. I teraz naprawdę kontrolujemy całą Afrykę. No i poczekajmy, nie wyrywajmy się z tą ofensywą, bo na razie nasi przegrywają, mimo że mają przewagę na papierze. No bo na przykład ta armia tutaj stoi, patrząc jak ta druga przegrywa. Dlatego tak to wychodzi. Odziedziczyliśmy księstwo Gabesu. O, tutaj. Czyli na pewno jemu przekażę jeszcze to. Czy gdyby nam mąż pomógł w zarządzaniu? Nie wystarczy. Mocno podzielone terytoria, wszędzie po troszku. To nie są nasi. Szukamy kolejnego dzieciaka. Może on wobec tego daleko. Tu wszyscy... No chyba, że jemu dałbym więcej terytoriów, ale czy ja chcę dawać jednej osobie taką pozycję, że miała dwa księstwa, średnio. Zobaczmy jeszcze listę gości, z tego ktoś tam może mi wpadnie w oko. Nikt specjalnie. I potrzebujemy nowego marszałka, bo to widzę, nasza marszałkini kopnęła w kalendarz. Okej. No dobra, to jest jeszcze dzieciak. Też to się później podzieli, zakładam, więc... Niech sobie tak to działa. O, kontrolę podnieśmy i to na razie tyle. Dobra, tu się możemy zebrać. No i zobaczymy, co nam będzie dane tutaj ugrać. A niewiele, bo mówię, nasi się zachowują jak idioci. Chociaż teraz udało im się w końcu zebrać jako taką armię. I wydaje się, że się kierują we wskazanym pozytywnym kierunku, czyli do Ziemi Świętej, ale... No zobaczymy. Ale mamy kolejną własną wojnę. Dobra, musimy na razie uciec tu. Dobra. Całe syrte. Kurde, i co powinniśmy zrobić? Bo to jest do wygrania, ale musielibyśmy odpuścić krucjatę. Ale chyba będziemy tak zrobić, bo to jest nadzwyczajnie ważniejsze niż krucjata, żeby tam się obronić. Czyli na razie odsyłamy naszych do domu i obserwujemy, co tu się dzieje. Atakuje nas... ten pan. On nie jest zbyt silny. Być może go zrobimy w bambuko. Zrobimy desant i to powinno załatwić sprawę na papierze przynajmniej. Dobra, mamy 4000 armię.
spróbujmy. Zajmę mu stolicę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Następca. A niestety wyzdrowiał w tym razem, to niestety. I miałem rację, po prostu nasza szybka akcja dała nam tutaj zwycięstwo. Dobra, mniej stresu. To jest potrzebne. Wyjdziemy może troszkę z tego kryzysu stresowego. Tu chyba nie ma sensu. No się tak dostają w tyłek znowu, że wysyłanie tam sił to jest troszkę samobójcza zabawa. A my nie możemy sobie pozwolić, żeby się wykrwawić. Okej, okay. Staliśmy się znani z organizowania imprez. Nie widzę problemu. I doczekaliśmy się syna. Niestety nie ma pozytywnych cech. To jest ciekawe. Liczyłem, że te cechy zaczną się pojawiać niedługo. Ale niestety nic z tego. O, Sycylia tutaj chyba dziabnęła tak kolejną prowincję. Skończył się rozejm. Co z nim? O, chyba jest nowy. Tak jest. Jest nowy przywódca. Nie jest słaby, ale nie jest też jakoś mega silny. I moglibyśmy mu to w teorii odebrać. Aż wolałbym, żeby skończyła się święta wojna, żeby mógł korzystać z zakonu naszego, który będzie już wolny po wojnie. Nasz mąż, on by lepiej w wojsku pomógł, ale dobra, nie będzie w dyplomacji. Chyba niech się kończy. Tak jak zakładałem, no. I sprawdźmy teraz zakony. Dokładnie. Ten jest wolny i dostępny, czyli tutaj możemy, a tylko możemy to po jednej prowincji brać, przejąć resztę terytorium. I bierzemy oczywiście zakon. 6000 zbrojni, to chyba dobry wynik. Zacznijmy od zdobycia celów wojny. A, tylko może pójść na naszą stolicę. Nie, no to tam po prostu coś oblega. Okej, okay, to jest dobre. Możemy troszkę poćwiczyć. I no, nie dość, że poprawimy sobie kondycję, to pozbędziemy się troszkę stresa. No dobra, najpierw zajmijmy to do końca i zobaczymy, co on zrobi. No, znowu ciąża, abyśmy tylko nie umarli nagle z powodu problemów z ciążą, bo to się niestety zdarza. Jesteśmy głową rodu. Ciekawe. Teraz rozbijemy jego siły. No niestety trochę straciliśmy. Będzie atak od strony morza, co nas osłabi w pewnej chwili. Okej, okay. O, a jesteśmy głową rodu. To możemy. A nie, nie możemy, bo to jest co innego. Tego nic na to nie poradzimy. A my córcie, która ma lepsze cechy od syna. Przynajmniej inteligentna. Lekko, bo lekko, ale zawsze coś. No i znów podmianka. Chyba musimy działać na szybko. Rzadsze załamania nerwowe. I kolejna żegluga. No nie mogę im pozwolić odzyskać tego, bo stracimy punkty overtime. Czyli eleganckie zwycięstwo. Zobaczmy, co on zrobi. Czy on tu wróci, czy on sobie pójdzie w cholerę. Jakieś tłumaczenie. Niech będzie Hipokrates, bo teraz się medycyną zajmujemy. Wiem, że to tak
Niech będzie, tak? O, i spróbuję mu zająć stolicę, chociaż obawiam się, że oni tutaj zaraz podziałają. Nasza łaczyni jest pracowita. Myślę, że będzie starała się na siłę to przetłumaczyć. Niestety dalej rośnie stres, to ja troszkę martwi. Ach, tylko że oni teraz tam mogą odzyskać to. No nic, na siłę, no to pasuje do naszego charakteru bardziej niż poczekanie. A tu musimy zaszturmować jego stolicę. I super, mamy farta. Zwycięstwo. Bardzo, bardzo dobrze. Teraz ty wobec tego dostaniesz jeszcze jedną prowincję. Tutaj masz dwa księstwa na papierze. Czy pomoc męża by teraz coś pomogła? Dalej nie. Dalej mamy za dużo włości. I mamy też medyka, ale po kolei. Najpierw pieniądze. Pieniądze trzeba odbudować, bo żeśmy troszkę wydali. Teraz co do medyka. Czy mamy kogoś dobrego na dworze? Potencjalnie. A naszą masz to jest gość. I chyba ją zrekrutuję. To jest Szwedka, wykształcona. O. Pieniążki wpłynęły. Myślę, że nasz syn w sumie. Już nie mamy gdzie to tu kombinować. Dajmy mu jakieś terytorium, powiedzmy, na Balearach. O, co do córki, przydałby się sojusz, tylko z kim? Tu na pewno już ma narzeczoną. Chorwat. O, tylko Chorwat jest z nimi w sojuszu, jakaś tu wojna przeciwko tyranii, ale się obronią. O, Bizantyjczyk. Czy by się zgodził? Nie zgodziłby się, ale na takie rzeczy są pieniądze. No jesteśmy chciwi, kurde, no. Ach, próbujmy go przekonać wobec tego. To by było coś. Sojusz z Bizancjum to mogłoby być to, co umożliwi nam odzyskanie Sycylii. Chcemy, żeby nam pomagał, czy po prostu go zmuszamy? Ach, zmuszamy go. Chcemy, żeby to było jak najlepsze, nie przejmujemy się specjalnie. Dobra, i ach, ten typ mnie dżaźni. Czy on jest wkuty, bo mu zabraliśmy jedną prowincję, którą on by chciał? No nic na to nie poradzę. Bo nasza stolica jest na ziemiach dla niego de jure. Tu nie mamy roszczeń, więc. A tak, mieliśmy kontynuować zmianę kultury. Powiedzmy. Niech będzie tu. Dosyć bogaty region. A ty zajmij się roszczeniami. Będziemy stopniowo wchłaniać Genuę. A nasz syn stopniowo dostanie Baleary. Okej, okay, przetłumaczenie poszło bardzo dobrze. Mniejsza szansa na choroby to cieszy. I co odblokowali nasi, jeżeli chodzi o drzewko dynastyczne? No, idą dalej w tą drogę prawną. W sumie automatyczny przyrost kontroli o 0,2 jest bardzo dobry, więc nie będę narzekał, że tak to wyszło. No i teraz ważne, chyba się nie udało. Kurde, no. A młodszy syn? Też
nie bardzo. Co to za bunt? Chłopski, no dobra, to go po prostu zmiażdżymy. No niestety jest sporo muzułmanów u nas. Większość terytoriów żeśmy przejęli w Afryce. No dobra. Kolejny pomniejszy łupik. Działamy, działamy. Muszę zaatakować, a nie przestać i kwitnąć, no. I mamy roszczenia, bardzo dobrze. Tak, skończmy, czyli zbudujmy to, żebyśmy mieli dobrą kondycję. Najpierw idziemy w to. Może być całkiem długowieczna królowa i rządzi praktycznie od urodzenia. To będzie ciekawa sytuacja. Tu wyciśniemy z niego pieniądze, bo i tak kontrolujemy wszystkie jego ziemie. Nie? Kurde, to skopałem. Myślałem, że jest wszystko. A, on ma jeszcze tutaj jakieś pomniejsze włości. No to był błąd. Myślałem, że to jest jego jedyna prowincja. A my jesteśmy znowu w ciąży. Dobra, tu ich rozbijałem po prostu w generalnej bitwie. I kto dołączy? Całkiem niezły jest, nie powiem. Elegancko. Mało punktów do tej bitwy zgarniamy. Spodziewałem się, że to będzie dużo lepiej szło. O nie, nasz mąż i rycerz gdzieś się zranił, czy zranili go niewierni. Gdzie nasza medyczka? Przecież ją przed chwilą mianowałem. Ludzie. Zawsze najlepiej jest brać tą ostrożną terapię, uważam. I kolejny syn, niestety garbaty. No, tak bywa. Ale okej, tutaj wygrywamy. I kolejne włości idą do męża naszej siostry. To nie jest nasza dynastia, ale on nas lubi, jest naszym mistrzem szpiegów. Myślę, że możemy go w miarę tutaj wspierać. I możemy co niektórym popodnosić podatki. Zdecydowanie kasa jest nam bardziej potrzebna niż dodatkowe wojsko, to bez dwóch zdań. Jak ten Bizantyjec, dalej nas nie lubi. Co z naszym genialnym planem? Sojusz z synem może być. Wydaje też mi się, że możemy zwiększyć kontrolę w państwie. Zaraz to sprawdzimy. Tak, jak najbardziej. Bardzo dobrze. Być może nawet dojdziemy do pełnej kontroli w pewnym wieku. Kolejna uczta dla odstresowania się. Okej. O, możemy się zaprzyjaźnić, tylko z kim? W sumie bez różnicy. Nic z tego nie wyszło. Ciekawa rozmowa. Dobrze, ale to mnie interesuje to, że w Bizancjum się udało. Bo to powinno przyjść. A gdybyśmy spróbowali z najmłodszym, też przejdzie. Okej. A z tym? Jest za blisko linii dziedziczenia, ale to wobec tego wybierzemy najmłodszego syna cesarza bizantyjskiego
i będzie ślub matrilinearny, czyli jest szansa, że nasi uzyskają jakieś terytoria, a mamy sojusz z Bizancjum, czyli teraz naprawdę jesteśmy potężnym graczem i mamy wsparcie. No, to jest cenne. No, zobaczymy. Tysiąc, no naprawdę ma tą potężną armię, tylko że ten niestety nasz ma sojuszy dużo. Z Rusią, która jest potężna, kurde. No, to by była mega brutalna wojna w tej sytuacji. Ciekawe, jakby się to potoczyło, no. Czy najpierw poczekać, aż on kopnie w kalendarz? Jeżeli jest młodszy od Bizantyjczyka, starszy. To by mogło nam najbardziej pomóc. Okej. Tego on też wychowujmy, może jest troszkę garbaty. Na razie przyjmiemy te terytoria. I będziemy tworzyć kolejne roszczenia, żeby tutaj mieć. Chcę mieć całą tą prowincję. Bądźmy ostrożni, ale jesteśmy dosyć przyjaźni, więc w ten sposób mąż może nam czymś pomóc. On jest wojskowym, czyli niech nam pomoże w sprawach wojskowych. Ale tutaj nasze państwo nabiera muskułów, uważam. I co dalej? Niech będzie w ten sposób. Będziemy wiedzieć rok przed śmiercią, że nasz czas się zbliża. Czy chcemy się tutaj konfrontować? Nie, zaufamy naszym wasalom. Jesteśmy przebaczający, nie będziemy tu podejrzewać nie wiadomo o co, chociaż obyśmy nie skończyli jak nasz ojciec gdzieś z nożem w plecach. Dzieci poszły na imprezę. Gdzie oni sobie popłynęli? Po naszą stolicę bezczelnie. No nic, jedyne wyjście to ich po prostu rozgromić. O nie, nasza córka. A to nam zepsuło wszystkie plany. Niedobrze, nasza córka umarła i przez to. Ach. Umowa z Bizancjum jest nieważna, a jeszcze w międzyczasie chłopski bunt. Po prostu pięknie. Chłopi bezczelnie zwiewają przed nami na wszystkie strony. Nie wiem, gdzie nawet są. Dobra. Tu jest ich sporo. Ja myślę, że zapytamy innych książulków. On nie jest jakoś super mądry, czy my jakoś nie wiem, jak w niego wierzyć. O, no dalej lawciamy się z Bizantyjczykami. Tutaj jakiś dziwny bunt, że to nie jest nasz bunt, tylko ich, więc mnie sobie mało obchodzi. A, bo oni muszą mieć już wojnę domową. Trudno. Zajmiemy im stolicę i to będzie po zawodach. Dokładnie. Tak, i jeszcze musimy się naszym chłopstwem zająć, tylko jeszcze musimy je znaleźć. Gdzie oni są? Kolejna wojna. Aj, ludzie kochani, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Atakuje nas ten berbeluch. Znów to samo co ostatnio. Spróbujemy to załatwić blitzkriegiem. Znów dowodzi nasz mąż, doszły do siebie, bo nie chciałbym, żeby tak gdzieś zginął. Nie wiadomo gdzie i dlaczego. I dość ciężka bitwa. A, bo jest świętym wojownikiem, czyli ma bonusy przeciwko naszym jednostkom. I tutaj idzie armia, która nas może zmiażdżyć.
Poddajemy się. Nie ma co ryzykować tego typu sytuacji, że stracimy armię trochę bez powodu. Bardziej to są tereny tego typa, którego i tak nie lubimy. Więc to, że on straci ziemię, to nie jest zaraz tragedia. Mamy też jedną prowincję nadwyżkową. Tutaj zostanie nasz młodszy syn. I w jego przypadku trzeba byłoby kogoś poszukać z dobrymi cechami i może z jakimś sojuszem. Księżniczka Danii, tylko troszkę egzotycznie daleko. To jest za stara. To jest Tunis. Z nimi, no nie wiem. Ale okej, wybierzemy tą Dunkę. To jest jakaś daleka rodzina, bardzo daleka. Nie widzę jednak problemu. Zawsze sojusz to się może w pewnych sytuacjach przydać. I nie mam pojęcia, gdzie są ci buntownicy. Ach, nasz stres, ale coraz mniejszy, więc taka ilość stresu jest do przyjęcia. Mamy też kolejne roszczenia. Zorganizujmy sobie polowanko i wreszcie nasz stres schodzi. No, spróbujmy pomediować. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale spróbować nie zaszkodzi. A ja dalej nie mogę znaleźć naszych buntowników. Okej, jesteśmy dużo odporniejsi na umieranie podczas chorób. Zgarniemy też pieniądze od papieża. No, pieniądze są w zasadzie tym, co nas trzyma jakoś w funkcjonowaniu. O, znaleźli się chłopi. Nie jest ich za wielu, ale się znaleźli. Chyba wezmę tylko armię zawodową, żeby ich ogarnąć wystarczy. I elegancko. No, muzułmanin jest dosyć zdolny. Nie jest fanatykiem religijnym, czyli powinien się zgodzić. Czyli mamy tu roszczenia. Co tu się teraz, za czym pracujemy? Nad urbanizacją i... O, fortyfikacja lepsza. To sobie może być niezłe. Moglibyśmy też kolejną prowincję nawrócić, powiedzmy tutaj. I promować dalej kulturę też tutaj. Okej. No, gdybyśmy mieli córkę, chociaż... A może inaczej, może zamiast Duńczyka, to byśmy woleli tutaj młodą Bizantyjkę. To jest rzeczywiście taki dosyć odległy sojusz, a tutaj... Przejdzie, czyli odnawiamy sojusz, co prawda tym razem to my dajemy syna, a oni córkę, odwrotnie niż ostatnio, ale to nie gra roli. Grądzamy sojusz z Bizantyjczykami. A on nie ma już sojuszu praktycznie z nikim. No ma z księciem Beneventu. Tylko że Bizancjum w tej chwili jest dość mocno zajęte, więc na razie nie będziemy ich prosić o pomoc. Zobaczymy, poczekamy. Przyczajmy się. Czemu chciał jakieś terytoria? Nie będę cię wspierał. Po pierwsze, nie lubię, a po drugie, naprawdę ładowanie się w jakieś wojny
tej chwili to troszkę nierozsądne moim zdaniem. Nasz syn ma problem z chłopstwem. Pomóżmy mu. Może sojusz zawrzeć? Dobra. A nie, bo to nie jego wojna. Nie, chcemy, żeby o nas mówić, co ten brat ma problemy? Tak, u niego chłopi się zbuntowali, nie wiemy, gdzie oni są w ogóle. Tu. I choróbsko, ale nasza medyczka jest ok. Kolejna szybka akcja odchłapiania. I elegancko wojna wygrana, właśnie my ją wygraliśmy. Wybierzmy się w sumie na pielgrzymkę. Odwiedźmy papaja w Watykanie. No i znów się zgubiliśmy, mamy coś do tego szczęście. Naprawdę lubimy się gubić. Ale nas, zdrowie nam się poprawiło w Rzymie za to. I kolejna uczta. Nie dość, że lepsze stosunki z wasalami. No kasa, kasa boli, ale no trudno. No to wszystko jedno. Żadna z nich nie jest ważnym wasalem. A i to mnie zawsze boli. Ile ja bym dał, żeby nie była sknerą. O, mamy haka na męża. Czemu nie? Co do tego wasala, czy tego sąsiada, powinniśmy byli go w stanie pokonać. Damy mu trochę ziemi, może nas będzie bardziej lubił. A my tutaj możemy po prostu się zemścić w ten sposób. Nie będziemy potrzebować Bizantyjczyków, mamy dosyć sił własnych, żeby to zrobić. Zaczniemy od tego. Tutaj, o, duży bonus, czy mały bonus, czy średnio bonus. Medium to jest średnio. I co? Po prostu powiedzmy, że ci dziwni ludzie spiskują. Czy Bizantyjczyk by przybył? Z chęcią. Ale nie będziemy go do tego zmuszać. A tutaj sobie elegancka bitwa. No nasz mąż naprawdę się spisuje jako dowódca sił zbrojnych. Ale mały pomór wśród wasali. Dobra, i tak dowodzi mąż, więc to nie jest takie ważne, kto jest tutaj. Tu możemy troszkę nad kontrolą pracować, ale no nasza tam cecha rodowa pomaga nam bardzo mocno w tym. No i chyba wziął najemników. Mam przeczucie. Dobrze byłoby go, o, właśnie, dopaść, no, zanim się połączy i po prostu mega elegancko to wyszło, no. Kolejna armia i też kolejna klęska dla niego, a my zaczynamy kolejne oblężenie. O nie, no, nasz mąż został bardzo zraniony, a nie mamy znów medyczki, kurde. Jakaś taka straszliwa baba. Czy on jest odważny? Nie. To nie do końca wiem, czemu tak ciągle jest ranny. Dobra.
leczymy kogoś, czemu nie? Jesteśmy dobrym medykiem, raczej wykształconym. O, może tak, dobry, to dużo powiedziane. I... Tak, jacyś muzułmanie przybędą, ale jak się nawrócą, to nie widzę problemu. Krótka wojna zakończona sukcesem. I te tereny przypadły jemu. My młodego, to dobrze, bo z nim mamy lepsze stosunki. Zdecydowanie. I tutaj... Atakuje emira. No, zobaczymy. Może się wykrwawi. Może się wykrwawi. To by nie było głupie dla nas, gdyby on się wykrwawił. Niska kontrola. To ogarniemy zaraz. Jak z sukcesją? Właśnie, powstanie nowe królestwo. Nie ufam prezentom od dziwnych ludzi z końca świata. O, wygrywa to bez problemu, widzę. Kurde, jest silny. I mamy kolejnego syna. No niestety garbactwo się utrwaliło w naszym rodzie. Bardzo nieładnie. W Chorwacji jeszcze... a kto jest w Niemczech? Powinien się obronić. Nie ma nic z tym młodej córki. Ten za to jak najbardziej ma młodą córkę. Więc... to mi pasuje. Ten syn, no przynajmniej nie jest garbaty. My go nie wychowujemy? Nie, wychowuje go nasz książulek. Ciekawe połączenie. Ułożony, sadysta, cnotliwy. I szukamy mu narzeczonej, która miała najlepsze cechy w tym wypadku. Sycylijka. W sumie dalszy jakiś odłam naszego rodu. Kolejna Sycylijka. No, czyli są jakieś bardziej zdolne odłamy. Polka. Kolejna Sycylijka. Da nam jeszcze sojusz z Tunisem. To jest siostra tyższego księciunia. I myślę, że wybierzemy ją. Bo to jest sojusz wewnętrzny, który się potem przyda. I dobre cechy. I super. Mamy jedność ciała. To mi się podoba. Ok, wygrali. Niestety z łatwością. Mają kolejne księstwo. Ciekawe, komu to dadzą. Musi to rozdać, bo ma duże nadwyżki terytoriów. No i tworzy tu pomniejszych wasali. No nikomu nie pomagamy, i tak się stresujemy, ale no jesteśmy sknerą. No, teraz czekamy aż kopnie w kalendarz, wtedy będziemy gotowi, żeby na niego ruszyć i się zemścić. Tu kolejne roszczenia wykorzystajmy. Gdzieś tu bandy są. Wyrównana wojna. Zmienny. Jesteśmy uparnie. W sumie nie będziemy się stresować. Kurde, przegrywamy to. Najgorsze w tym jest fakt, że przegrywamy nie z naszymi przeciwnikami, tylko z jakąś dziwną bandą, która to stosunuje.
A, stalarz następca. Kiepski dyplomata. Nasza armia... Nie wiem, czy sobie poradzi. Może tak, tu zrobimy podmiankę. A nie możemy. W ten sposób... tylko to... I zwerbujemy sobie ją na... mistrza szpiegów. Ostro się wykrwawiliśmy w tej bitwie, powiem. Dość powinniśmy w miarę szybko zregenerować. O, mamy już 4000 zbrojnych. To powinno wystarczyć tutaj, żeby wygrać. No, wyrów, naprawdę dobry dowódca po ich stronie. Praktycznie taka super wyrównana bitwa. Możemy się przyczaić w sumie. Czy chciałbym, żebyśmy troszkę zregenerowali? No, tracimy punkty overtime, ale jak dajemy im stolicę... Okej. Okay. Tylko to nie jest idealny moment, bo my też jesteśmy wykrwawieni. Ale... Dobra, teraz warto iść właśnie w wiedzę, bo... Niedługo będziemy mierzyć się w przejęcie naszej kultury w całości. O, jest kwestia... O nie, nasz mąż dokonał żywota. Kolej, najpierw skończymy... Jesteśmy złapani jakimś cudem. Musimy uciec. Ale się udało. Nasza władczyni... jakoś zwiała. Mieliśmy szczęście, bo powiem... Jakieś mistyczne praktyki. Czemu nie? Może staniemy się mądrą kobietą. Próbujmy kontynuować eksperymenty. I tak, udało się. Bardzo dobrze. O nie, kurde. Najgorsze możliwe sytuacje tutaj się dzieją. No nic, nie mamy chyba wyboru. Musimy poprosić sojuszników. Myśmy skopali na początku to, że przegraliśmy tą jedną bitwę. I teraz... wszystko idzie w coraz gorszym kierunku. Nieśmiały, niecierpliwy, czy... Niech będzie nieśmiały w sumie. Okej, nasi przybyli i nam pomogą. Co do was, to idźcie do domu, się troszkę zregenerujcie. Potrzebujemy też męża. Poszukajmy kogoś z umiejętnościami. Może jakiegoś staruszka. A może jednak sojuszem? To nas nie interesuje specjalnie. Nikt nie chce z sojuszem. Tego pułabianina, trochę szalony. Dzieci z tego raczej chyba nie będzie. Zobaczymy. No, rozbili naszych wrogów, teraz odbił ich ponad kolejny. I miejmy nadzieję, że to zaraz zajmą i zakończą wojnę. Kolejna ciąża, ludzie. Nie spodziewałem się. Naprawdę już leciwa królowa. Znowu w ciąży. Ta wojna nas kosztowała... dużo upierdliwości, no ale trudno. Mamy... Kto to jest? Sieniec, to jest nasz wasal z tego co widzę. No. Poczekajmy aż nasze siły się zregenerują. Bo tutaj kupmy okularki. Pieniążki. Okej. Okay. Tutaj też powstały, widzę, terytoria, które moglibyśmy podporządkować. To jest dobre w sumie.
No tu niewiele brakuje. Dobrze. I zarządca. Bardzo dobrze. Zajmij się dalej kulturą, tym razem może na tym terenie. I kontrola w stolicy. I ostatnie roszczenia. Dobra. No, czekamy, czekamy. 4,5 tysiąca. Nowy marszałek potrzebny. Nikogo dobrego nie mamy. A tymczasem znowu stres nas dopada. Czyli poćwiczymy. I myślę, że kolejna uczta. I więcej pieniążków. O! Nasza zarządczyni jest pod wrażeniem naszej królowej. Oczywiście chciwość nam nie przeszkadza. Sami jesteśmy chciwi. Dobra. Kolejna rzecz. Jakby to wyglądało ze zmianą przepisów? Problem jest on. Kto to w ogóle jest? To jest ten, co nam złożył hołd lenny. Tu myśmy mogli to przyjąć jako terytoria de jure. No zobaczymy, na razie się nie martwimy takimi sprawami. Na razie musimy zrobić jak najwięcej porządków, gdzie się da, i zebrać armię. No i myślę, że to jest ten moment. Nasze roszczenia. Wydamy wojnę. Wzywamy Bizantyjczyków i wzywamy Burgundalię. I spróbujemy sięgnąć po tytuł Królowej Sycylii po raz kolejny. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia.